Dobre związki dzisiaj są lepsze niż związki kiedykolwiek, ale jest ich niewiele, mówi i Finka, zajmujący się badaniami nad małżeństwami, a z kolei Esther Perel komentuje to tak. Szczęśliwy związek jest jak wejście na szczyt góry. Widok ze szczytu jest wspaniały, ale powietrze jest rzadsze, i nie każdy jest w stanie wejść na szczyt. I to jest i o zasobach, i o wysiłku, do którego ja Was niezmiennie serdecznie zapraszam. Nazywam się Kamila Kaźmiaczek jestem psychologiem i psychoterapeutką nurtu Gestalt. Na tym kanale mówię o relacjach z sobą i z innymi ludźmi. I dziś będzie dokładnie o tych ze sobą i z innymi szczególnie ważnymi, bo zapraszam do kontynuacji tematu dobierania się w pary, i naszych nieświadomych motywów wpływających na nasze wybory. W poprzednim nagraniu mówiłam o teorii pola kurta Lewina i moim doświadczeniu warsztatów pracy z parą. Tym razem będzie o tym, że dobieramy się w pary, by się zmienić, oraz w drugiej części filmu o tym, że dobieramy się w pary, by zakończyć historię inaczej. By wytłumaczyć to, że dobieramy się, by się zmienić, trzeba by zajrzeć jak często do koncepcji Junga, a mianowicie teorii cienia. Teoria cienia jednak upraszczając mówi nam o tym, że poza naszymi świadomymi i uznanymi cechami lub jakościami w nas, np. Na byciem dobrym, jest też przeciwległy biegun, z którego albo sobie nie zdajemy sprawy, albo nie chcemy tego dopuszczać i to wypieramy, zaprzeczamy, i to jest w tym przykładzie bycie złym. Każdy ma w sobie oba, choć nie mam na to ani dowodów, ani badań, ale jeśli przełkniecie taki dogmat, to idąc dalej, możemy sobie odpamiętać sytuację, kiedy ktoś, kto jest dobry na co dzień, robi coś z drugiego bieguna. Przykładny ojciec albo matka nie wytrzymuje nerwów i wydrze się na swoje dziecko albo je uderzy. Sprawiedliwy dotąd szef zachowa się wyjątkowo niefer. A uczynna i pomocna koleżanka odmówi pomocy. Ja tu celowo wycinam kontekst i złożoność potencjalnych zachowań, bo chcę w tym uproszczeniu jedynie oddać istotę cienia. A więc cień to jest taka strona mocy, jakiej zwykle nie prezentujemy. Wybieramy coś innego, i to, co w cieniu y, trzymamy, jest schowane i takie niedopuszczone. I teraz, jak to pracuje w naszych związkach? Załóżmy, że mamy mężczyznę, który jest bardzo poukładany, zaplanowany i stabilny, i on w swoim świecie może się w tym bardzo dobrze odnajdywać, może się dobrze czuć z tym. I jednocześnie tęskni za elementem spontaniczności, przygody, nowego. I skoro to jest odcinek o tym, jak dobieramy się w pary, to naturalnie nam się myśli kierują w taką stronę, że tego mężczyznę może pociągać kobieta, która te cechy ma w sobie, e, tę spontaniczność, e, taką nowość, świeżość. A on się przy niej będzie mógł zbliżyć do tego bieguna, który na co dzień jest mu niedostępny. Będzie mógł poluzować jakąś swoją sztywność i doświadczyć namiastki cienia lub nawet się nim rozsmakować i go zintegrować, co rozwojowo wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Drugi przykład to, jeśli mamy na przykład kobietę zależną, zależną finansowo, polegającą na mężczyznach w tym obszarze, w stopniu powiedzmy całkowitym, to spróbujmy pomyśleć, co my tutaj mamy w cieniu. W cieniu może być u tej kobiety odwaga, samostanowienie, zmaganie się z życiem w sposób autonomiczny. Te wszystkie cechy jej. Są uśpione, ale są żywe w tym mężczyźnie. I to ją pociąga i przyciąga. Mówię o tym, że my się dobieramy w pary, żeby się zmienić, ale nie zawsze to ma miejsce, nie zawsze te zmiany zachodzą. zachodzą. To jest bardziej o tym, żeby w budowaniu swojej świadomości to zobaczyć, że w moim wyborze jest taka agenda, Zawierająca jakąś ścieżkę mojego rozwoju, którą ja uparcie nie chcę pójść i wolę zostać w projekcji mojego cienia na partnera. Co ciekawe, te kobiety w terapii, jak zaczynają integrować swój cień i budować swoje zasoby w tych tematach, to często już nie pasują ani tym mężczyznom, ani do tych mężczyzn, no bo oni też mieli jakąś agendę, jak wybierali sobie wtedy jeszcze zależną kobietę. Jest ktoś, kto jest w lęku i jest nadmiarowo zależny, jest ktoś, kto jest w lęku i jest nadmiarowo we władzy. I jak jeden puzzle się zmienia, to bywa, że i cała układanka poleci. Jak inne cechy mogą się u ludzi w takiej dynamice dziać? Ktoś może być na przykład bardzo otwarty i wszędzie go pełno, a ktoś bardziej zamknięty i taki schowany. I te osoby mogą się od siebie uczyć tych różnych nowych dla siebie dynamik. Mogą się sobą inspirować, i w tym kontekście się zmienić. Myślę, że tu w parach też się dzieje takie zjawisko, że jedna osoba jest takim aktywnym na zewnątrz, w świecie człowiekiem, na przykład, robiącym karierę albo bardzo rozrywkowym, i tak wiruje w przestrzeni w swojej dynamice. Ale Potrzebuje czasem uziemienia i takiej kotwicy, żeby nie odfrunąć. I tu mój kuzyn o tym bardzo fajnie powiedział. On jest takim młodym, budującym się mężczyzną. Praca, kariera, inwestycje, treningi, rozwój. I poznał dziewczynę, taką spokojną i zrównoważoną. Siedzi taki rozmarzony i mówi, ona no to by poiła mój układ nerwowy. Ciekawe, czy to jest też jej agenda na tę potencjalną relację. I nie mówię, że to źle. My w związkach generalnie to robimy. W dobrze funkcjonujących związkach jest element koje, kojenia nawzajem swojego układu nerwowego. Eee, pytanie tylko, czy ja mam robić tornado w swoim życiu, a druga osoba ma je wyspokajać. To jest e, ta różnica. Elementy kojenia versus styl funkcjonowania sfokusowany na kojenie. Czasem partner za nas posprząta, ale czy to ma być tak, że. Ja robię bałagan, a on sprząta, skoro lubi sprzątać. To jest do zreflektowania. W tym dobieraniu się, by się zmienić, rozwinąć, yy, takie podstępne jest to, że my się chcemy zwykle zmienić tylko do jakiegoś pułapu. Yy, do takiego momentu, jaki wydaje nam się dobry, bezpieczny i wygodny. I chcemy tego w swoim tempie, a już na pewno na swoich warunkach i potem ta spokojna, zrównoważona dziewczyna, co to miała tak mnie kotwiczyć i wyspokajać mój układ nerwowy. Jest szansa, że zaczyna mnie nudzić. I ja już ją atakuję i widzę te cechy, co to mnie tak przyciągnęły jako zdecydowanie mniej atrakcyjne. I tak byśmy to mogli zrozumieć, że te nadwyżki ponad to, ile ja się chcę zmienić. Trzeba z powrotem upchnąć do cienia, bo my chcemy kontrolować ten proces a nie pozwolić procesowi wprowadzić swoje zmiany. Taka tricky rzecz. O tym, jak budować świadomie dobrą relację, mówię w moim produkcie Sztuka Związku, dostępnym w sklepie na mojej stronie internetowej. Bardzo zapraszam, bo to treściwe i akcentowane w ważnych miejscach mapy związków. Jest tam też moduł o intencji, z jaką wchodzimy w związek, która jest rozszerzeniem tego tematu, który dziś omawiam. I mówię jak to robić, żeby potem nie było rozczarowań większych niż konieczne. Kiedy oglądamy nasze związki pod kątem doboru partnera, to są takie dwa pytania pomagające zajrzeć pod to, co świadome. Mm. Może trzy. Jakie cechy mnie urzekły najbardziej przy wyborze tej osoby? Oraz jakie cechy mnie najbardziej irytują w tej osobie? No i trzecie. Jak ja się mam z tymi cechami, które właśnie w tej osobie wymieniam? W tym trzecim punkcie chodzi o to, żeby się sobą zaopiekować rozwojowo, tak, żeby sprawdzić, gdzie ja barykaduję mój cień w piwnicy i nie wpuszczam dziada ani ani. I czy może jednak trochę go wpuszczę, tak troszeczkę, trochę pozwolę sobie być taką osobą, ee... Jak ta, która mnie urzeka, albo mnie złości. Konsekwencje mogą być takie, że zintegruję sobie coś, co i tak mam, i będzie mi się żyło łatwiej, nie musząc tego spychać do cienia, oraz że mogę przestać potrzebować tej osoby. I tu jest taka rzecz, że mogę się przestać potrzebować na nią złościć, kiedy ona reprezentuje coś z mojego cienia, albo przestać jej pożądać, kiedy reprezentuje coś z mojego cienia, i to może być już mniej zachęcające. Ja to rozumiem, ale wtedy możemy mieć szansę przywiązać się do tej osoby o innej jakości niż nasz cień. I to wraz z innymi odpowiada za to, że nasze związki są dojrzalsze i jakościowsze. Drugi temat na dzisiaj, w kontekście doboru partnerów w takiej nieświadomej wiązce, to jest dobieranie się, by zakończyć historię inaczej. I o jaką historię tutaj chodzi? O historię bycia niedokochanym w relacji z rodzicem. Jeśli mój rodzic był nieobecny i nieobfity w wyrażanie miłości, to ja mogłam na przykład wykształcić co? Zasługiwanie. I stawanie się lepszą i lepszą w nadziei, że kiedyś zasłużę najpierw na jego uwagę, a potem na miłość. I w wyniku tego treningu zasługiwania uczę się interpretować braki i zaniedbania jako Moją winę e, i taką uruchamia myśl, że jestem niedość. Osoba z taką konstrukcją e, w związku naturalnie wnosi to samo i z tego powodu się jakoś ustawia wobec partnera, partnerki, z tą matrycą już w To może wyglądać tak, że wybiera partnera, mimo wszystko, e, jakoś podobnego do rodzica w tym kawałku skąpienia miłości i robi różne rzeczy, żeby kiedyś zasłużyć i w tym rozdaniu dostąpić miłości. I w tym sensie zakończyć historię inaczej. Na przykład może się limitować ze swojego pomysłu na siebie i kształtować na rzecz tego, jaką goją chce partner widzieć, dostosowywać się. Może powściągać wyrażanie siebie, stawianie swoich granic, może nadskakiwać, dbać bardziej o drugą osobę niż o siebie. No i ja myślę, że to gdzieś już wybrzmiewa z aury tego przykładu, ale powiem to wprost dla sztuki sztuki. To jest niemożliwe. Niemożliwe jest, a zakończenie starej historii inaczej, bo to się wydarzyło z inną osobą i w innych okolicznościach, jak byliśmy dziećmi, i ta historia idzie z nami w świat, i jest ta matryca, ale to, co jest możliwe, to zaopiekować rany tamtego dziecka dziś w naszych postawach wobec naszych uczuć dziś. I to dotyczy bazowego zranienia, o którym mówię na podstawie siebie i mojego przykładu w produkcie Sztuka związku, o którym już dzisiaj wspomniałam. Opowiadam tam mój sen, którego odszyfrowywane znaczenie na terapii tłumaczy wpływ bazowego zranienia na to jakie pętle potem zataczamy w związkach. Bazowe zranienie to jedno z ważniejszych pól do ogarnięcia, jeśli idzie o związki. Swoje zadanie i potem partnera, żeby je poznać i nie nadeptywać. To był podpunkt A, dlaczego historii nie można zakończyć inaczej tą metodą. A podpunkt B dotyczy tego, że naprawdę naszym zadaniem nie jest ani zmuszać, ani zachęcać kogoś naszym kosztem do miłości. To jest patologiczne przeramowanie szukania naszego wpływu, które proponują nam dzisiaj obficie media. Jak zrobić, żeby ktoś kochał, tęsknił, szanował? To nie powinno nas zajmować. Nas powinno zajmować, jak ja się sobą zaopiekuję, kiedy doświadczam braku miłości, uwagi, no, jakiejś ważnej jakości. Czy umiem to objąć i ukoić, oraz rozróżnić, czy to pochodzi z rany, czy to coś, co świadczy o jakości relacji i wymaga zrewidowania jej. I tych historii, na których inne dokończenie liczymy jest wiele, tak jak jest wiele bazowych zranień. Może być tak, że mając ranę na przykład porzucenia, uruchamiam takie kompensacje, żeby już nigdy w życiu tego porzucenia nie doświadczyć. I szukam swojego wpływu w tym. To już będę kończyć to nagranie dzisiaj. Z nadzieją, że te treści mogły przysłużyć się do poszerzenia Państwa świadomości. Choć mam też swoją świadomość, że najbardziej uszyta na miarę każdego z nas potrzeb pracy, jest do wykonania w procesie psychoterapii, czego gorąco życzę w momencie gotowości. Lubię myśleć, że każdy z nas zasługuje na taki proces w swoim życiu, bo ja tak też swój postrzegam jako prezent. Tego Wam życzę i dobrej pracy ze sobą i ze sobą nawzajem. Dziękuję za wysłuchanie. I bycie tu ze mną w oceanie refleksji. Do zobaczenia.